Zrobiłem zegarek używając mapy. Okej, jest faktycznie 1:45. I teraz, zaraz, co tam jest napisane, bo nie widzę. Aha, on dodaje minuty. Więc czy co teoretycznie, jakby na przykład miałem ustawiony jakiś taki timer, na przykład zrobiony z chociażby zwykłych repeaterów, no to wtedy ten jego zegarek by działał. I no normalnie, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jak na to wpadłby coś takiego zrobić. A teraz zobaczymy, jak to wygląda z góry. Z góry jest to robione pistonami w ogóle, chyba, z tego co widzę. No bo w jakiś to sposób jednak musi działać, że to się zapada i że wyświetlają się te czarne linie. No i tego na pewno bym się nie spodziewał, że ktoś kiedyś na coś takiego wpadnie. Ale to jest norma, że odpalam Reddita i widzę rzeczy, których bym się nie spodziewał, więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, gdzie będziemy sobie przenosić Reddita i będzie fajnie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i lecimy. Całkiem ciekawy wystrój, a faktycznie te melony na ścianach wyglądają jak jakieś takie stare tapety na ścianę. Tutaj ktoś napisał, że to jest taka babcina tapeta na ścianę. Prawda jest taka, że to jest po prostu perelowska tapeta. A tutaj a propos babci. Tutaj mamy babcię, która zrobiła prawdopodobnie coś takiego. Znaczy nigdzie nie ma napisane, że to zrobiła babcia, ale bądźmy szczerzy. Jak nie babcia, to kto? A to jest chyba szybki skrót tego, co nas spotkało w 2020, 2021 i co nas spotka w 2022. Czyli aktualizacja, chyba chodzi tutaj o aktualizację, nie no, w sumie gór. Przecież jest już chyba. Zaraz, bo ja teraz czegoś nie rozumiem. Ten ostatni blok. O co chodzi? Aha, że zabrakło mu? Nie, nie zabrakło mu. Nie, no, to jest jakby okej. Ale teraz, kiedy zrobił w końcu wszystkie bloki, to może sobie popatrzeć, jak zbudował całość. No i kurde, jest to na pewno dość pokaźna konstrukcja. Tyle, że nie rozumiem, czemu ona ma cztery portale? Czy to są cztery portale, które teleportują w cztery różne miejsca? No pewnie tak, no. Są wystarczająco daleko od siebie, albo to są po prostu bramy do wyjścia na zewnątrz, łączone z portalami. Nie no, ogólnie spoko to wygląda. Znalazłem ten prosty wizualny trik jako spektator z cienką lawą. O kurde, aha, czyli on wchodzi do lawy i od razu, ej, od razu Minecraft wygląda lepiej. Mojang, czemu Minecraft tak nie wygląda normalnie? Okej, ktoś wpadł na pomysł, że głowy creepera wyglądają jak kapusta. No cóż, coś w tym, jak widać, jest. Dzisiaj nauczyłem się, że jest pierwszoosobowy dron, przynajmniej mod pierwszoosobowego drona do Minecrafta. Wow, to zauważyłeś się jak te typowe drony sportowe. Jestem ciekaw, czy może do tego podpiąć na przykład ten taki joystick do trenowania latania dronem, bo są takie symulatory, na których ludzie się uczą latać, no i robienie tego w Minecrafcie jest jak dla mnie naprawdę spoko rzeczą. Robię tekstur paka z customowymi modelami używając Optifine'a. No to wszystko wygląda dziwnie. To znaczy ten creeper, no nie wiem, czy ten creeper to jest akurat okej, żeby tak wyglądał. Enderman, no wygląda mniej strasznie niż normalny Enderman, ale ten zombie jest naprawdę fajnie zrobiony. A to miasto jest czymś więcej niż tylko miastem. Jak dla mnie to jest naprawdę bardzo dobre dzieło sztuki. W ogóle zobaczcie nawet na tą wodę, która nie jest chyba wodą, a jest z warstwami szkła, które tylko udają, że to jest woda i że jest taka smuga jakby. Moje lisy nie chcą zabijać kurczaków, nie wiem co mam zrobić. A czemu by miały zabijać? Ja wiem, że zwykle to robią, ale może to dobrze, że nie zabijałem kurczaków? Kopalnia, kopalnia, o co chodzi? Minecraft, ale to 1982. O kurcze, ej, ja widziałem taki trend. Trend na downgrade, albo raczej jak są remake'i, to downmake'i czy coś. Znaczy gry z aktualnych czasów, które są przerabiane tak, by wyglądały, jakby zostały wydane, no, lata temu. Zrobiłem Minecrafta smooth. No, trudno mi to przetłumaczyć. Smooth, no po prostu wiecie, no smooth, no coś jest smooth, no. Nie wiem, ja po prostu używam słowa smooth, nie używałem go nigdy po polsku. Ale to jest po prostu narysowany Minecraft, a dokładniej ta sceneria. Szczęśliwego nowego roku 2022. No tak, dobra, czyli potem będzie napis 22. Tak, zgadłem? Zgadłem czy? Zgadłem, wiedziałem. Rok temu robi dosłownie to samo. Czy powinienem używać ścian jako ścian? Chodzi tutaj oczywiście o te takie płotki i to jest faktycznie kozak rzecz. I jak dla mnie, tak, no, tego można używać, tyle że jest jeden mały problem. Jakby to powiedzieć, drzwi, jeżeli postawicie do takich ścian, to one chyba będą wystawać poza te ściany, co jest takim jedynym minusem tego rozwiązania, więc no szkoda. Zacząłem uczyć się Blendera od tygodnia i to jest moja animacja Lego. Co? Zaraz, ale to jest zrobione zdjęciami, czy to jest animacja normalna? Ej, ja teraz, szczerze mówiąc, nie wiem. Znaczy chyba zobaczyć na to, jak on trzyma to w ręku. Nie, no dobra, to możliwe, że to jest animacja, ale to tak dobrze wygląda, jakby to nie była animacja, tylko jakby to było po prostu poklatkowo zrobione. W trakcie izolowania się przez ostatnie kilka dni zdecydowałem się zrobić mój pierwszy most w Minecrafcie, a imię psa to Fido. Niektórzy swoim pszczołom robią takie farmy, że te pszczoły mają na tych farmach ładniej niż ja w swoich bazach w Minecrafcie. Czy ktoś wie, jak naprawić ten błąd? Ej, co jest? Ej, co? Okej, czyli typ jakby chyba spłonął od lawy.
zabawy, w sensie, jak wiecie, jak się zginie, to się jak postać wywraca, nie? Tyle, że on został wywrócony, ale nie zginął, więc może normalnie chyba kucać. Zrobiłem customowy skin na panoramę Minecrafta 1.18. Chodzi o to, że... Aha, ja wiem, o co chodzi. Żeby po wejściu do Minecrafta, jakby na tle naszego menu pojawiały się takie oto screeny. I to jest spoko, mi się to bardzo podoba. Tyle, że jest jeden problem. Ten ktoś mógł nam pokazać, jak to wygląda końcowo, zanim każdy będzie musiał to zrobić, by się przekonać. O i proszę bardzo, jaką mamy wykształconą młodzież. Ktoś zrobił w Minecrafcie teleskop Jamesa Webba. Czyli teleskop, o którym bardzo dużo się mówi i który ma to nam donieść nowe zdjęcia obszarów, do których wcześniej nie mieliśmy dostępu. Galaktyki, wiecie. Znaczy, no nie ukrywam, że raczej nie jest to specjalnie ciekawe. Chociaż nie, no dobra, zależy jak dla kogo. No jeden powie, że to jest przecież taki przełom, że cały dzień na to czekał. Ja też czekam, ale jestem ciekaw, czy dowiemy się coś więcej niż tylko, że o, na jakiejś planecie jest woda. Fajny trik Elytron. Okej, czyli typ się odbija, aha, idzie spać latając i wtedy zasypia pod wodą należąco. Okej, nie komentuję tego. Jak unikać trójzębu z Loyalty 2? Chodzi o to, że on do nas wraca, tak? I żeby przed nim uciec. Aha, ej, lol, co jest? Ej, faktycznie, jak on leci za tym gościem. Ej, kozak rzecz w ogóle. To się, można się fajnie pobawić. To jest całkiem satysfakcjonujące, mi się wydaje. Zdeteksturowałem kilka bloków. Ej, one przecież teraz wyglądają, jakby były żywcem wyciągnięte z Hytail. Zapytacie się, czym jest Hytail. Robiłem o tym odcinek. Co za piękny dzień na trochę światła. O co chodzi? Nie rozumiem. Widzę, że... Aha, ej, co? Tam naprawdę walnął piorun? To jest Minecraft... Ej, to jest Minecraftowy piorun. Ej, faktycznie. Jak to się stało, że w Minecrafcie po prostu walnął piorun tak ni stąd, ni zowąd? W końcu skończyłem. Ej, co jest? Mój mózg ma trudno to wyrenderować. Aha, to jest w ogóle odwzorowana jakaś budowla. Okej. Robię statuły do skraftowania, czyli dodatek do bedrockowego Minecrafta. No spoko to wygląda, jak dla mnie. Zrobiłem Krusty Krab w Minecrafcie. To jest chyba domek jakiejś postaci ze SpongeBoba, tak? Podejrzewam. A mówię, że podejrzewam, ponieważ no, za moich czasów nie było SpongeBoba w telewizji. To znaczy, nie wiem, może był, ale na pewno i na tych biednych kanałach pokroju Cartoon Network. Tylko ci bogaci mieli Nickelodeona. Narysowałem moje miasteczko. Ej, w ogóle, ej, no, całkiem dobrze odrysowane, ale coś dużo rysunków dzisiaj widzę na tym Reddicie. Ironowa farma 10 razy szybciej. Ej, co jest? W sensie, że to jest szybsza ironowa farma o 10 razy. No, całkiem kozackie w sumie. Mój dom i moje dziewczyny na survivalu. No, wow. W sumie to wow, bo no, nie będę tego domu hejtował, no bo nie jest zły. Naprawdę jest bardzo, bardzo fajny. Tylko zastanawiam się, jak oni w środku to zrobili, że nie jest pusto. Znaczy, zakładam, że nie jest pusto, chociaż patrząc na górne piętro tutaj, nie wiem, czy widać moją myszkę, to widać, że jest pusto. Skończyłem mój jednoletni projekt. Co o tym myślicie? Czy ty budował przez cały rok statki? Okej, no dobra. Statki to jeszcze nic dziwnego. Znam ludzi, którzy pawają pasją do pociągów. To już jest dziwniejsze. W sensie, okej, no, można się wszystkim interesować, ale myślałem, że pociągi to mem i że tak naprawdę nie ma ludzi, którzy się jarają pociągami, a okazuje się, że są. Ale statki, wracając do tematu statków, są naprawdę bardzo ładne. Co to za film? To jest film, w którym ktoś buduje portal do Endu, tylko nie wiem, czemu to robi nad płotkami. Czy to będzie miało jakieś logiczne wytłumaczenie? Dobra. Akurat teraz tutaj wszędzie te kule i zobaczymy teraz, co się stanie. Uwaga. I teraz on nie może wejść do tego portalu. Ten portal jest zbugowany w momencie, kiedy dacie płotki pod niego. Okej. No, tego się nie spodziewałem. Ale to jest mocne. Co się tutaj stało? Co się tu dzieje? To jest zbyt skomplikowane, by to objąć oczami. Zrobiłem outhouse. Nie wiem, czy outhouse to wychodek, tak? Czy coś? Dobra, typ wchodzi, zamyka się i... Aha, i znika. Okej, dobre, dobre wejście. Zrobiłem mapę świata. Okej, tylko dlaczego ta mapa świata jest tak dziwnie tutaj przedzielona na pół? Na przykład chociażby nasza Europa? No, w sensie, wiecie co, nie wydaje mi się, że to było jakoś legit zrobione. Znalazłem podwójny spawner, ale dlaczego typ aż tak bardzo to oświetlił? Czy on tak bardzo się bał? Wynalazłem sposób na komunikowanie się z podziemnej bazy. Dobra, typ po prostu bierze do dropera, tak? I potem to wyrzuca do góry, do drugiego gościa, który sobie może czytać tą wiadomość. Dobra, a w drugą stronę? Czyli on gdzie to wyrzuci? To on to wyrzuci tam. I to spadło tu. O kurde, no spoko działa. To nie jest najlepsza satelita, ale bardzo chciałem się nią podzielić z wami. O co chodzi? Dobra, nie wiem. Typ podpala tutaj i teraz pytanie. Co to jest w ogóle za konstrukcja? Bo wygląda mi na coś, co nie przypomina satelity. To jest bardziej, chociaż no, nie, no mi to wygląda na samolot, ale no może się przyczepić, że to jest satelita, bo samolot ma jeszcze to skrzydło takie z tyłu wystające w górę, a
tutaj tego nie ma. Zrobiłem pełny netherite'owy beacon na hardkorze bez cheatów i liczy po miesiącach non-stop grindowania. Okej, co to jest w ogóle? Aha. Są chyba wszystkie skiny, które mają udowodnić nam, że on to naprawdę zrobił. I to są jego statystyki. O kurde. Czyli typ naprawdę leci na grubo. Ja nie wiem, czy te statystyki da się podrobić, czy nie, ale no dobra, no uwierzy mu na słowo, że jest netherite'owy beacon. A to jest farma tych podwodnych, jak to się nazywa? Nawet nie wiem, ale no, znaczy wodorostów chyba, no po prostu wodorosty. Tylko po co komu tyle wodorostów? Naprawdę po to, żeby to jeść? Okej, no w Minecrafcie nie zawsze starcza jedzenia, więc spoko jest mieć jakąkolwiek farmę i cokolwiek jeść, ale wodorosty? Co ja zrobiłem? No prawie wyszło! Testujemy nową kartę graficzną, którą dostałem. Aha, i on po prostu poleciał wyskrolować świat, żeby wyrenderować cały jego świat. Ej, to jest spoko, w ogóle co to jest? Czy to jest logo FC Barcelony? Smok, którego zbudowałem. No, całkiem spoko, ale widziałem ciekawsze. Chociaż ten ma naprawdę fajnie zrobiony pysk. Okej, zamek zimą i latem. No to fajnie. Dragonborn's Base. Co to znaczy? O co chodzi? No to i sobie zrobił na pewno fajną bazę w endzie i bardzo w stylu endu. No i patrząc za to, jednak można stwierdzić, że faktycznie, no może jak mógł się bardziej popisać projektując te miasta. Zrobiłem to. Nie. Portal w geodecie, która jest ułożona w kształt serca. No spoko. Ej, ja już widziałem coś takiego, tylko że to było białe, a tym razem, ej, co jest? Brązowe i brązowo-niebieskie. No to jest dziwnie satysfakcjonujące. Ukryty redstone. O co chodzi? Aha, ukryty redstone pod item frame'em. Co jest? Okej. Ej, faktycznie, można redstone ukryć item frame'ami. Nigdy o tym nie pomyślałem. Nigdy nie miałem po co nad tym myśleć, ale jak się zastanowić, to może mieć swoje różne, nie wiem, zastosowania. Powiedzmy, że chcecie pociągnąć redstone'a gdzieś po podłodze, ale nie chcecie, by był widoczny, więc przykrywacie go item frame'em, który uda jakiś dywan czy coś, no i voila! Fajerwerki na 2022. Dobra, podgłośnie sobie, bo nie wiem, czy będziemy jakieś dźwięki, ale no spoko będzie w sumie słyszeć. O, dobra, są dźwięki. O kurcze, ale kozackie! Jaj, że w różne kształty to idzie! Ej, no, to jest spoko, widać, że tyś tutaj naprawdę to ciekawie zaplanował. I nawet to robi wrażenie, w ogóle wyobraźcie sobie, co Mojang miał w głowie w momencie, kiedy pomyśleli, że dodadzą fajerwerki do gry. No, ja też jestem ciekaw, co mieli w głowie. Chociaż w sumie, nie wiem, wolę nie tworzyć teorii, bo przypomniałem sobie, że oni chcą nam teraz dać żabę do Minecrafta. A to co? To jest świecąca ora minecraftowa? Dobra, co jest z tym gościem? On w ogóle, co jest? On w ogóle przecież nie tam celował, gdzie był kontakt. Uwaga, i zgasi teraz. No i wygląda spoko, no. Czy on może zmieniać to o kolor, czy coś? On może zmieniać jasność na pewno. No i kolor też. No fajne, fajne. Nawet jakiś taki, ej, nawet żeby zmieniało kolory, to przechodzi od jednego w drugi. Szkoda tylko, że jakby wiecie, no, ta tekstura jest już chyba nieaktualna. Niesamowita praca zrobiona przez Mariboops. No, ciekawy koncept, jakby, że wszystko jest w kilofie i prawo, lewo i góra i dół. No spoko. O co chodzi? Ej, nie! Ktoś zrobił takie fałki, ale mi to przypomina bardziej, no, takie ptaszki zaznaczone, że na przykład, nie wiem, diamenty są, emeraldy są. No spoko, o tym nigdy nie pomyślałem wcześniej. Albo no też strzałki. Ktoś zbudował katedrę i ona ryje oczy, tak samo jak te poprzednie wielkie budowle. Mój randomowy itemowo skyblock zaczął się kilka dni temu. Pomyślałem, że kolory są cool. A czy on je posegregował, w sensie losowe bloki wydropione ze skyblocka losowego? Możliwe, no całkiem ciekawe. Oho, dzieło sztuki. O nie, naprawdę? Ktoś zrobił Axolota w wersji Pikachu? A to jest jakieś mocne w ogóle, o co chodzi? Najwyższy budynek w Japonii, 300 metrów w Minecrafcie. Aha, i to jest zdjęcie prawdziwe, a to podrabiane. No, wygląda bardzo podobnie, tylko skala nie jest do końca zachowana i to widać po tych chociażby podtrzymaniach, które się układają w te takie trójkąty. Lego Lush Cave. Ludzie, którzy budują z Lego, zrobią wszystko. Zrobiłem tą bazę z moim przyjacielem, ale czemu ona ma takie dziwne kolory? Czemu... przyjacielem powiadasz. To nieźle. Mam nadzieję, że miał bezpieczny lot. Ej, co jest? Czemu tam jest rakieta? O co chodzi? Tam jest villager, czy tylko mi się wydaje? Tak, tam jest villager. Villager, który
który się dziwnie telepie, jakby nie chciał lecieć. Aha, no to ciekawie, czy on go naprawdę odpali w kosmos? Dobra, zobaczy to, uwaga, start pierwszego villagera lecącego w kosmos. I teraz chyba, nie wiem, on tak dużo tych przycisków klika, nie wiem, czy to w ogóle ma jakiś sens, uwaga. O kurde, ale efekt, patrzcie, ej, co jest, to normalnie leci, faktycznie, ej, wytyfy. No dobra, miejmy nadzieję, że doleci gdzieś i że rakieta mu nie wybuchnie, bo doleci, prawda? Prawda? No w sumie nie wiem, gdzie ma dolecieć. Nie wiem, może pierwszy zbada księżyc na Minecrafcie. Duża kula śnieżna, tak to się nazywa? Czy coś chyba? Ej, ja też mam coś takiego. Mam takie coś nawet z Wenecji. Taką kulę właśnie, że się trzepie i takie jakby opiłki latają, które przypominają śnieg. Ocencie moją bazę. Okej, ta jego baza jest taka, no, obskurna? Co jest? Co ten villager tam robi? Utnął podobno w tym portalu. Jak go mogę wyciągnąć? Ale po co go wyciągać? Zrobiłem ogromny łuk. Czy ten ogromny łuk strzela? Nie, no nie mówcie, że... Ej, on strzela, ale tak dziwnie, okej. Myślałem, że on się napnie jakoś, wiecie. Będzie jakaś animacja bloków, a tutaj po prostu tak. To jest dziwne, bo to i zrobił w prawdziwym życiu orę złota. No i cóż, no wygląda to naprawdę fajnie. Ciekawe, jak to zrobił i z czego. A to co? Przez różne rozmiary dripstone'a i jego hitboxy możesz teraz się budować w górę bez patrzy... Ej, co? Co? Aha, ej, okej. To jest całkiem ciekawe i takie coś można w sumie przemyślić do budowania się w górę, bo chyba jak tego dripstone'a się na dole zniszczy, to on się powinien cały posypać w dół też. Zrobiłem wyrzutnię TNT z wymierzalną długością. To znaczy, że on może sobie zaplanować, jak daleko to poleci. Dobra, zobaczmy, nie wiem. Po prostu odpalił się tutaj, wiecie, jakby mechanizm i on ładuje. Aha, rozumiem. Każdy kolejny repeater to więcej ten. I wiedziałem, że to item frame'em zmienia. Rozumiem. Czyli item frame'em reguluje, jak dużą moc ma mieć to działo. Uwaga, zobaczmy, jak to... Ale strzeliło w ogóle, aż przester miałem na słuchawkach. Co to jest? Jakaś animowana konstrukcja? Aha. Okej, czyli jak budować krok po kroku chyba, warstwa po warstwie. A w tym wypadku mamy chyba portal do Netheru. I ktoś naprawdę się musiał postarać, robiąc to, bo to jest naprawdę ładne, ma ciekawy, wiecie, motyw. Na górze jest ten taki pasek expa, który pokazuje nam progres danej produkcji. Znaczy produkcji, budowli. No i zobaczmy, jak to będzie finalnie wyglądać. No finalnie wygląda naprawdę fajnie i myślę, że byłoby to spoko, gdyby można było to jakby jeszcze obracać w 3D i podglądać, no to wtedy to naprawdę byłby super sposób na poradnikowanie? Na pokazywanie ludziom, jak mają budować, wiecie, o co chodzi. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i widzimy się już jutro. Do jutra, byki. Yo.